Cześć playerzy, witajcie w najnowszym gigu. Dzisiaj nauczymy się utworu Szary Świat. Zaczynamy! Lekcja nagrywana na gitarze Richwood RA12SB, którą znajdziecie oczywiście na sklepie nauczsiegrać.pl. Każda gitara po selekcji. Zachęcam Was również do tego, żebyście mnie wspierali. Już od 6 zł na miesiąc macie dostęp do grupy, w której znajdziecie dodatkowe opracowania do druku oraz trudniejsze lekcje, których nie znajdziecie na kanale YouTube. Utwór oprzemy tylko i wyłącznie na czterech akordach. Na akordzie C-dur, na akordzie A-mol, akordzie F-dur i akordzie G-dur. Jeśli chcecie grać porządnie tą piosenkę, nauczcie się tych akordów. Za każdym razem zapauzujcie sobie i połapcie sobie po kilkanaście razy każdy z tych akordów. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście zagrać ten utwór w oryginalnej tonacji, musicie użyć kapodastra i musicie go położyć na pierwszym progu. Kapodastry macie oczywiście dostępne na naszym sklepie nauczsiegrać.pl. W utworze w prostej wersji zagramy bardzo prostym biciem na cztery. Du, du, góra, góra, du, góra. Zagrajmy sobie cztery razy to bicie. Du, du, góra, góra, du, góra, du, du, góra, góra, du, góra, du, du, góra, góra, du, góra, du, du, góra, góra, du, góra. Jeszcze cztery. Drugi. Trzeci. Czwarty. Okej, spróbujmy zagrać i zaśpiewać. Na pierwszych dwóch akordach, czyli na akordzie C-dur i A-mol, zagramy sobie po dwa takie schematy, następnie F-dur, G-dur po jednym schemacie i akord A-mol na koniec. Dwa schematy i całość powtarzamy dwa razy. Próbujemy razem ze śpiewaniem. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze. G-dur. Pytała jak to jest i A-mol, dwa schematy i znowu lecimy od C. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji. G-dur. Trzeba jakieś mieć. Wchodzimy w pre-chorus. A gdyby na parkiet ktoś, C-dur, porwał ją choć raz. G-dur. Znowu F-dur. Zniknąłby cały C-dur świat, gdy orkiestra gra. G-dur. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. No tańcz, ta melodia się skończy i tak. Po jednym schemacie gramy. Są sekundy pędzą. No tańcz, potem powróci mój szary świat. Na akordzie C-dur gramy dwa schematy i znowu zwrotka. Lubił się włóczyć po mieście co dzień. Cała druga zwrotka jest grana identycznie, następnie mamy przejście przedrefrenowe z minimalnie zmienionym tekstem, ale nadal jest identycznie grane. Następnie mamy refren i po refrenie mamy bridge'a. Zagramy sobie końcówkę tego drugiego refrenu i posłuchajcie tego bridge'a. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój, wróci szary świat. O, potem powróci mój, wróci szary świat. O, potem powróci mój szary świat. Znowu refren ze mną, niech ściany się kręcą. Po tym refrenie wchodzi sobie jeszcze jeden kolejny refren i w ten sposób kończycie utwór. Jeśli dotarłeś do tego momentu, gratuluję Ci, ukończyłeś lekcję. Mam nadzieję, że Ci się podobała i potrafisz już teraz zagrać cały ten utwór. Zachęcam Was do tego, żebyście pobrali sobie opracowanie do tego utworu. Już od 6 zł na miesiąc macie dostęp do grupy patronów, gdzie jest mnóstwo materiałów, dodatkowych filmików, opracowań do druku, głosowania Geek Patronate, dzięki którym pojawiają się utwory, które Wy proponujecie jako patroni, żeby pojawiały się na kanale. Zachęcam Was do tego wszystkiego i do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć! Редактор